doktor habilitowany Tomasz Balbus, profesor Uniwersytetu Dolnośląskiego, a temat wykładu to Gustavus obiit, natus est Conradus. Gustaw zmarł, urodził się Konrad, Akademicka Korporacja Chrześcijańska Konradia w Wilnie. Dzień dobry Państwu. Tym razem nie mogłem niestety dojechać na konferencję do Krakowa, więc forma taka wirtualna. Od prezesa Kajetana dostałem zadanie przygotowania referatu na temat Chrześcijańskiej Korporacji Akademickiej w Wilnie. Konradia, temat trochę mało znany. Właściwie te korporacje zanikają już dzisiaj w życiu studenckim, nie są tak aktywne jeszcze jak w II Rzeczpospolitej. Bardziej samorządy tutaj dominują, tym bardziej więc przypomnienie i samej korporacji, i twórców, dwóch właściwie takich wielkich opiekunów, profesor Felix Koneczny i ksiądz Kazimierz Kucharski. Te dwie postacie odcisnęły swoje piętno i warto tutaj je przypominać. Także te klamry od profesora Feliksa Konecznego do księdza Kazimierza Kucharskiego jakby definiują cezury chronologiczne tego referatu. Na początku może króciutko przypomnijmy, czym były te korporacje. No, takim specyficznym typem stowarzyszeń studenckich określających się jako ideowo-wychowawcze, więc mające kształtować osobowość młodych ludzi, studentów, którzy potem idą w dorosłe życie. I to jak zobaczymy potem na przykładzie Konradii, tutaj jest to bardzo wymowne. Kilka takich przykładów przygotowałem, życiorysów tych ludzi. I rozbudowana obrzędowość, i symbolika, i długie tradycje trochę czyniły z tych korporacji, można powiedzieć, takie tajemne zakony. I to też przyciągało tych młodych ludzi do tego, aby wstępować, działać, potem służyć państwu i w przypadku korporacji chrześcijańskich także Bogu. Encyklopedia Powszechna definiuje te korporacje jako stowarzyszenia studentów tworzone od XIX wieku na wyższych uczelniach środkowej Europy, nawiązujące do tradycji średniowiecznych, skupiające głównie młodzież z warstw zamożnych. No, trzeba było mieć troszkę finansów, aby uczestniczyć w życiu obrzędowym, w celebracjach tych stowarzyszeń. Prowadziły one pomoc samokształceniową, organizowały życie studentów, trochę też jak wspomniane zakony wyróżniały się taką troszkę tajemną strukturą, nieco może archaiczną, własne kodeksy honorowe, także pojedynki jeszcze w II Rzeczpospolitej, ceremoniały, odznaki, to tak jak powiedziałem, tworzyło taką aurę troszeczkę tajemniczą. Z kolei przedwojenna encyklopedia Trzaskiewerta Michalskiego, klasyka dzisiaj, mówiła, że korporacje trudnią się przede wszystkim samokształceniem, samopomocą, wyrabianiem pojęcia honoru, patriotyzmu i to też będzie potem widać na kilku przykładach, które pokażę odnośnie tej korporacji, o której dzisiaj mówię. Natomiast sami korporanci podawali definicję, że jest to stowarzyszenie ideowo-wychowawcze Polskiej Młodzieży Akademickiej, mające na celu przez współpracę w ścisłym gronie kolegów, przyjaciół, znajomych, przygotowanie swych członków do pracy obywatelskiej dla dobra ojczyzny. A więc takie stowarzyszenia, które miały kształcić, ukształtowywać osobowość młodych ludzi, osobowość patriotyczną. Konradia to polska korporacja akademicka założona w 1926 roku w Wilnie z inicjatywy profesora Feliksa Konecznego, wówczas już profesora Uniwersytetu Stefana Batorego, historyka, historiozofa, eseisty, krytyka teatralnego też, więc naukowca o takiej dość wszechstronnej wiedzy i dużym obszarze badawczym, dużym obszarze zainteresowań. Tutaj za szczególne zadanie tej korporacji przyjęto, jak można przypuszczać, zapewne pod wpływem profesora, pracę nad nauką o państwie, pracę jak służyć dla dobra państwa, dla dobra Rzeczypospolitej.
Krótko powiem o samej genezie, o celach działalności, o strukturze i jak wspomniałem, podam przykłady najbardziej takich wyróżniających się członków tej korporacji. Na czym bazowałem tutaj? Dokumenty Konradi, Archiwum Państwowe, Centralne Archiwum Państwowe w Wilnie na Antokolu, Bartłomiej Wróblewski, Polska Akademicka Korporacja Chrześcijańska Konradia. Dostępne to jest w internecie, właściwie takie kompendium wiedzy na ten temat. I Patryk Tomaszewski, Polskie Korporacje Akademickie w II Rzeczypospolitej, struktura, myśl polityczna, działalność. W Wilnie o tyle jest to ciekawy zasób źródłowy, że w zasadzie zasób Uniwersytetu Stefana Batorego zachował się w całości. Gdy chcemy coś tam odszukać, teczki osobowe studentów, profesorów, wykładowców, zdjęcia, akta żołnierzy Armii Krajowej, czy też zdrajców, kolaborantów, którzy byli absolwentami tej uczelni, a potem współpracowali z bolszewikami, z Niemcami, to prawie to wszystko jest tam. Także zniszczenia są bardzo niewielki, także w przypadku tej korporacji tu zasób aktowy się zachował. Barwy czerwona, biała i żółta symbolizowały tutaj wierność Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie. Dewiza kocha cały naród, chce go dźwignąć, uszczęśliwić. Później zmieniona na tytułową dzisiejszego referatu. Gustavus obit natus est Conradus. Gustaw umarł, narodził się Konrad. Sama deklaracja ideowa korporacji mówiła między innymi: światopogląd swój korporacja gruntuje na wierze, filozofii chrześcijańskiej, które stanowią pełnię praw i niewyczerpane źródło twórczej myśli ludzkiej. Źródłem honoru jest etyka katolicka, korporant wysoko stawia honor człowieka i ceni zarówno honor własny, jak i obcy. Zasadą życia korporacyjnego jest poszanowanie honoru i zdecydowana obrona przed wszelkim jego naruszeniem. Stąd też częste pojedynki, niekiedy o rzeczy dość banalne, które były wiązane z honorem, niekiedy o rzeczy dość poważne, rzeczywiście honorowe. I przykład taki Patryk Tomaszewski, wspomniany autor monografii na wstępie, pisał między innymi, podając taki przypadek. Interesujący pojedynek opisywał Bogdan Rudnicki, przedwojenny działacz korporacji Konradi, uczestnik międzynarodowego zlotu korporacji akademickich, jaki odbył się na Węgrzech w 1938 roku. Zlot zorganizowała korporacja Hungaria, której filistrem honorowym był regent Miklós Horthy. W czasie uroczystego komersu, jak wspomniał Rudnicki, jeden z niemieckich komiltonów, również goszczący na zlocie, zaczął niedwuznacznie pokpiwać, żartować z Polski i Polaków i wreszcie pozwolił sobie na wyraźne prowokacyjne obelgi. Skierowane były w stronę drobniejszego od niego korporanta z Polski. Ten spoliczkował Niemca, przedstawiając się z imienia i nazwiska. Sprawa skończyła się oczywiście pojedynkiem na szablę. Siedziba korporacji znajdowała się w Wilnie przy zaułku Kazimierzowskim, 3/16, widocznym tutaj na zdjęciu. Jedna z takich bardziej klimatycznych, można powiedzieć, zabytkowych uliczek nawet do dzisiaj Wilna. Konradia przyłączyła się do porozumień akademickich katolickich stowarzyszeń, należała również do polskich akademickich korporacji chrześcijańskich, zresztą podobnie jak wileńska śniadecja, zgodnie z zasadą, że wspólnie, razem można więcej osiągnąć. Całkowita, ustalona dzisiaj, choć niekompletna oczywiście, imienna lista członków Konradii obejmuje 93 nazwiska, w tym 10 członków honorowych. Można przypuszczać, że było ich znacznie, znacznie więcej, że przewinęło się więcej studentów przez te stowarzyszenia. Taką specyficzną cechą każdej korporacji był podział na członków czynnych, biernych, kandydatów. Jak wspomniałem, istniała także trójstopniowa hierarchia członkostwa. Członków dzielono na kandydatów bez prawa głosu, fuksów, tak. Tych fuksów także w nomenklaturze niektórych innych korporacji określano jako giernków w Lechii, czy też laików, Respublika w Jagiellonii, renonsów w Konradii, byli to smycy, a więc te wszystkie nazwy wskazują na taki najniższy stopień
wtajemniczenia. Drugi stopień tworzyli pełnoprawni członkowie, mający obowiązek brać udział w zebraniach. Rycerze, mistrzowie, to też w zależności od tego, o jakiej korporacji mówimy. Filistrami były natomiast te osoby, które kończyły studia lub rzadziej je przerwały, ale nadal były członkami korporacji. Filistrzy zazwyczaj organizowali odrębne koła, które miały jakąś taką osobną podmiotowość prawną, możliwość wpływania na bieżącą działalność uczelni, korporacji, służenie radą, pomocą młodszym kolegom, wsparcie finansowe także dla tych, którzy takiego wsparcia potrzebowali. Filistrzy zwani w niektórych też korporacjach starymi strzechami, weteranami, to też wskazuje już na wyższy poziom wtajemniczenia i wieku. Tutaj te przywileje były już znacznie większe. Filistrzy honoris causa, ci honorowi, to byli też często wykładowcy akademiccy, jak chociażby profesor Felix Konieczny i ksiądz Kazimierz Kucharski, tacy opiekunowie, właściwie kuratorzy tych korporacji z ramienia uczelni. I sylwetki, o których chciałbym słów kilka powiedzieć, korporantów. Duży taki przekrój osób od Monte Cassino aż po Katyn można by to klamrami zamknąć, aż po Syberię też. Ksiądz Czesław Falkowski, rektor Uniwersytetu Stefana Batorego, późniejszy biskup Łomżyński, po śmierci pochowany w tamtejszej katedrze. Profesor Iwo Jaworski, to chyba osoba, z którą każdy prawnik i historyk na pierwszych latach się stykał, z jego podręcznikiem oczywiście. Swego czasu wykładowca Uniwersytetu imieniem Bolesława Bieruta we Wrocławiu, autor podręcznika Zarys powszechnej historii państwa i prawa. Dr Marian Massonius, filozof, pedagog, działacz oświatowy, dziennikarz, dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Stefana Batorego, zmarły 20 lipca 1945 roku w Wilnie, pochowany na tamtejszym cmentarzu bernardyńskim. No i człowiek, legenda, tak, Walerian Meisztowicz, żołnierz I wojny światowej, uczestnik wojny z bolszewikami, virtuti militari, ksiądz, teolog katolicki, mediewista, radca kanoniczny ambasady polskiej przy stolicy apostolskiej, profesor Uniwersytetu w Wilnie, oficer 13. Pułku Ułanów w 1939 roku. Potem na emigracji pracował w Archiwum Watykańskim, założyciel Polskiego Instytutu Historycznego w Rzymie, kanonik Bazyliki Świętego Piotra, autor świetnych wspomnień Gawędy o czasach i ludziach, pierwsze wydanie Londyn 1983 rok. Profesor Jerzy Panejko, też prawnik z zaboru austriackiego, ze Złoczowa, profesor wcześniej Uniwersytetu Jagiellońskiego, człowiek, który zajmował się historią administracji, tworzeniem tej administracji w zaborze austriackim, Ukrainiec, grekokatolik, od 1927 roku profesor Uniwersytetu Stefana Batorego, dziekan zresztą Wydziału Prawa tego Uniwersytetu. Co ciekawe, w okresie okupacji niemieckiej skazany przez Wojskowy Sąd Specjalny w Wilnie za współpracę z Niemcami, za rzekomą współpracę z Niemcami, jak popadałem przy okazji działalności TDW w Wilnie tą sprawę, to wyszła kolejna jedna wielka blaga. Nie był żadnym kolaborantem, był człowiekiem, który czuł się Ukraińcem. Po wejściu Niemców zmienił przynależność narodową. To można było traktować jako odstępstwo od narodowości polskiej, ale przypomnę, że on się nigdy Polakiem nie czuł, on był Ukraińcem. I za to dostał wyrok od Wojskowego Sądu Specjalnego. Jakie przewrotne jest to życie niekiedy. Ten wyrok wydała struktura niejakiego Stanisława Ochockiego, Justyna, szefa Służby Sprawiedliwości Komendy Okręgu Wileńskiego, a Stefan Ochocki pisał doktorat profesora Panejki. Zresztą jak kolejny skazany przez podziemny sąd w Wilnie, Henryk Dębiński, jedna z osób,
która też miała takie ciągotki lewicowe, komunistyczne, jak Stefan Jędrkowski. Chociażby i dostała wyrok śmierci, została wcześniej zabita przez Niemców. Także przewrotność niektórych sytuacji jest tutaj no dość zaskakująca. Profesor Panejko w 1941 roku był już w Warszawie, po wojnie przebywał w Austrii, tam tworzył życie uniwersyteckie, także żadne służby Polskiego Państwa Podziemnego nie były w stanie go tam dosięgnąć. A ten wyrok no, jest co najmniej podejrzany. Romuald Bukowski, ziemianin, absolwent Gimnazjum Ojców Jezuitów w Wilnie, plutonowy podchorąży, uczestnik wojny obronnej, zamordowany przez czekistów w Katyniu. Zbyszko Hakiel, Zbyszko, nie Zbigniew, dwa różne imiona są. Zbyszko jest odrębnym imieniem, żołnierz drugiego korpusu, uczestnik kampanii włoskiej, w której poległ podporucznik Virtuti Militari, pochowany na cmentarzu Loreto. Leonard Korowajczyk, prezes Konradii, publicysta w 1939 roku, referent prasowy premiera, absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim, także zamordowany przez bolszewików w Katyniu. I wspomniany tutaj już Bogdan Rudnicki, wiceprezes Bratniej Pomocy, żołnierz Armii Krajowej na Wileńszczyźnie, uczestnik operacji Ostra Brama. Po zakończeniu II wojny światowej konspiracja w eksterytorialnym okręgu wileńskim, aresztowany przez bezpiekę, kara śmierci zamieniona na dożywocie, zwolniony w 1956 roku. To kilka takich, oczywiście tylko przykładowych postaci studentów, którzy w tej korporacji działali. No jak to w życiu bywa, ludzie się spotykają, odchodzą, rozchodzą, idą we własne strony, we własne zawody. Tak też było z korporacją. Po odejściu profesora Feliksa Konecznego do Krakowa, po przymusowym odejściu, kiedy władze państwowe nie przedłużyły mu prawa wykładania na Uniwersytecie Stefana Batorego, ta korporacja w 1934 roku właściwie zamiera. Senat rozwiązuje ją w 1935 roku, ale to nie jest jeszcze koniec. I tutaj do akcji wkracza wspomniany ksiądz Kazimierz Kucharski. W 1937 roku ten jezuita podejmuje działania, które doprowadzają do wskrzeszenia, przynajmniej na dwa lata, do wybuchu wojny tej korporacji, która ponownie bierze udział w życiu publicznym, jest widywana na procesjach Bożego Ciała, działa na uniwersytecie, także kolejnych kilkadziesiąt studentów zetknęło się z tą korporacją już przed wybuchem wojny. Ksiądz Kazimierz Kucharski, pseudonim Szymon, właściwie jedna z legend potem wileńskiej konspiracji, jezuita, wykładowca gimnazjum tamtejszego jezuickiego, to ten kapłan, który potem kształcił także podporucznika Kazimierza Chmielowskiego, rekina, młodszego dowódcę w 3. Brygadzie Wileńskiej, podporucznika Gracjana Szczerca, zastępcę komendanta 3. Brygady Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, podporucznika Romualda Rajsa Burego, współorganizator, kapelan okręgu wileńskiego i też przede wszystkim kapelan i opiekun polskich uchodźców w Wilnie, który organizował stołówki, pomoc charytatywną. Tutaj mamy na zdjęciu jedną z takich stołówek i który do tej konspiracji wciągnął drugą legendę tej siatki, tych struktur wileńskich. Stanisława Kiałkę, wówczas zakonnika też, który otrzymał zezwolenie na działalność w strukturach Polski podziemnej. Po wojnie wystąpił z zakonu, natomiast przez cały ten okres okupacji bolszewickiej, sowieckiej był taką prawą ręką komendanta okręgu, podpułkownika Aleksandra Krzyżanowskiego, Wilka. Kiałka był od wszystkiego. Był od załatwiania broni, dokumentów, lokali, łączniczek, ochrony. Człowiek, który nie zmordował, w zasadzie cały czas służył komendantowi swoją pomocą, radą, przede wszystkim kontaktami, bo doskonale znał to
miasto. Ksiądz Kazimierz Kucharski w 1939 roku też był tą osobą, która udostępniła pomieszczenie jezuickie na zebrania konspiracyjne dla oficerów tworzącej się polskiej konspiracji Służby Zwycięstwa Polski, Związku Walki Zbrojnej, potem Armii Krajowej. Aresztowany przez bolszewików, przez NKWD wiosną 1941 roku, wywieziony do Sowietów, do Bolszewii, jak mawiał Józef Mackiewicz, tam po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej zwolniony z więzienia, wychodzi z armią generała Wacława Andersa i na zachodzie pełni funkcję kapelana polskich lotników. Ludwik Hryncewicz tak wspominał księdza Kucharskiego. Znałem go osobiście, był gorącym patriotą, ale i osobą dążącą do przewodzenia. Dlatego podgarniał zadania chyba ponad intelekt, ponad swoje możliwości. Wszystkich, którzy nie hołdowali jego kierunkom, potępiał bez należytego rozeznania z iście jezuicką zaciętością. I o dziwo nie był członkiem ZWZ i nie cieszył się uznaniem. Owszem, komunikował się z Wilkiem Krzyżanowskim, nawet potrafił pomagać, szczególnie w łączności, ale ponieważ nie dopuszczano go do tak zwanej góry, potrafił zasługi niektórych w swoich wspomnieniach przypisywać innym. Dotyczy to na przykład Wilka, który w sposób zdecydowany nie dopuszczał go do spraw wojskowych. No co było rzeczą oczywistą, bo wojsko tworzą wojskowi, a struktury cywilne, charytatywne, pomocowe, informacyjne tworzą cywile. I na koniec już weterani, tak, na zdjęciu ci ludzie, którzy wyszli z Konradi, potem także w PRL-u tworzyli własne kręgi, spotykali się, kultywowali tą pamięć, to, że zostali ukształtowani po części przez profesora Feliksa Konecznego, po części przez księdza Kazimierza Kucharskiego, to także na pewno zaprocentowało potem w ich życiu. Także tyle z mojej strony. Dziękuję Państwu. Do widzenia.